czerwcu 2019 roku wprowadziliśmy do oferty pompy ciepła Panasonic Aquarea generacji J. W pierwszej kolejności na rynek trafiły urządzenia all-in-one z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej. Pompy generacji J wykorzystują ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który ma trzykrotnie mniejszy wpływ na tworzenie efektu cieplarnianego niż stosowany do tej pory czynnik R410. Dzięki zastosowaniu czynnika R32 zwiększyła się również maksymalna temperatura wody na wyjściu z urządzenia, która dla wszystkich modeli generacji J wynosi 60 stopni Celsjusza. Nowy czynnik chłodniczy to nie jedyna zmiana w najnowszej generacji. W pompach generacji J zastosowano nowe konstrukcje sprężarek, zmianom uległ wymiennik odpowiedzialny za odbiór ciepła z otoczenia. Dzięki tym zmianom wzrosła efektywność poszczególnych modeli, zwiększyła się również maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną oraz zewnętrzną. Wprowadzone zmiany w automatyce stanowią odpowiedź na pytania i prośby wskazane przez instalatorów podczas pracy z dotychczas dostępną generacją H. Ważną zmianą dotyczącą generacji J jest dołączany do każdego zestawu moduł internetowy, który umożliwia zdalną kontrolę urządzenia Smart Cloud oraz dostęp do zdalnej obsługi serwisowej Service Cloud.